Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Widzew Łódź pokonał Puszczę Niepołomice 3-2. Witam również telewidzów naszej klubowej telewizji Widzew TV. Ze mną jest trener drużyny gości Tomasz Tułacz. Trenerze, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem pogratulować pierwszego historycznego meczu w PKO BP Ekstraklasie i poprosić o komentarz do tego starcia. Dziękuję za gratulacje, a ja chciałem pogratulować Widzewowi zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Myślę, że jeżeli chodzi o cenę meczu, to tym bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Były momenty, w których jeszcze można było wycisnąć więcej z pewnych sytuacji w polu karnym Widzewa, ale ogólnie początek był taki, jak chcieliśmy. Niepotrzebnie oddaliśmy za bardzo grę i nie umieliśmy funkcjonować tak, jak potrafimy funkcjonować i za to zapłaciliśmy stratą bramki. Ale najsłabszym momentem naszym było niestety wejście w drugą połowę i potem zapanował chaos taki, który nie pozwalał nam na realizację pewnych założeń i widzę w tych dużych momentach był po prostu zespołem lepszym. Można było inaczej się zachować w tej trzeciej bramce i tutaj mam jakiś taki duży niedosyt, bo na tym poziomie niestety takie błędy po prostu są wykorzystywane przez rywali i my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to tym się cechuje pierwsza liga, że to co się uchodziło Ekstraklasa, że to co uchodziło w pierwszej lidze, to tutaj już niestety będzie przez przeciwnika wykorzystane. Chwała chłopakom, że chcieli naprawdę zaprezentować się z jak najlepszej strony. Starczyło na tyle, ile starczyło. Ja myślę, że ten pierwszy mecz za nami to też jest jakiś stres dla nich. Ja sądzę, wierzę w nich bardzo, że będziemy potrafili się przeciwstawić każdemu kolejnemu przeciwnikowi, bo takich meczy jak dzisiaj to przed nami prawie każdy i będą różne momenty, w których my będziemy mogli odpowiedzieć rywalowi, ale będą też takie momenty jak dzisiaj, kiedy rywal będzie po prostu w jakichś fragmentach meczu lepszy. Trudno. Bierzemy ten wynik, wracamy do siebie i przygotowujemy się do kolejnego meczu jak najlepiej możemy i tak jak powiedziałem, będziemy próbować stawiać czoła tym właśnie potencjalnym faworytom w pojedynkach przeciwko nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze. Pora na pytania z sali. Przypominam, żeby przed zadaniem pytania przedstawić się i podać nazwę redakcji. Robert? Dzień dobry panie trenerze. Gratulacje awansu do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał zapytać o kilometry, które żeście przebiegli. 123 km przebiegła Puszcza, 120 Widzew. Z tego co kojarzę z zeszłego sezonu, to jeden z lepszych wyników, czyli myślę, że przygotowanie fizyczne zespołu jest niezłe. Tak, na tym opieramy też swoją grę, na intensywności, na tym tej bezkompromisowości w grze i dlatego tak żałuję, że nie udało się jeszcze więcej postawić Widzewowi. Bo gdybyśmy przetrwali, bo to na tym polega, są różne momenty, o czym mówiłem, w których trzeba po prostu, kolokwialnie powiem, przecierpieć pewien moment i zareagować tak, jak zareagowaliśmy bramką na 3-2, ale było już za późno. Myślę, że wcześniej Jordan Majkrzak miał też, bardzo dobrze się zachował, niestety nie trafił, ale też trzeba oddać, że Widzew mógł nas wcześniej skontrować. Ogólnie jestem zadowolony z postawy zespołu mentalnej, ale wiem i wierzę, że będziemy starali się być jeszcze trudniejszym rywalem dla innych zespołów, a przede wszystkim skuteczniejszym, takim, który będzie zdobywał czy próbował zdobyć punkty. Dzisiaj inauguracja przegrana, ale muszę zawodników pochwalić za ten element, o którym pan powiedział. Starali się, chcieli. No niestety popełnialiśmy pewne błędy, które na tym poziomie przeciwnicy wykorzystują. Piotrek? Dobry wieczór, trenerze. Piotr Baleja, Łódź.pl.
Czy nie boi się trener, że takich meczów jak tutaj z Widzewem będzie więcej, że jesteście blisko, że tak naprawdę te punkty są na wyciągnięcie ręki, ale tych punktów nie będzie i po takich 3, 4, 5 czy 6 kolejkach no gdzieś psychicznie zawodnicy się trochę podłamią? Nie boję się, bo my sobie zdajemy sprawę, że może tak być, może to tak wyglądać. My już nie jesteśmy faworytem, nie jesteśmy zespołem posiadającym taką kadrę, która będzie miała przewagę optyczną, czy będzie dominować przeciwnika. Zdajemy sobie z tego sprawę. My wygraliśmy barażowe mecze, grając w bardzo podobny sposób jak dzisiaj. Oczywiście znaleźliśmy się w tej ekstraklasie właśnie dlatego, że potrafiliśmy wykorzystać swoje atuty, czasami cierpiąc, tak jak dzisiaj. Ale nie zakładam tego, że dzisiaj nawet się nie zastanawiamy nad tym konsekwencjami jednej, czy drugiej, czy trzeciej porażki, bo na Jagiellonii idziemy nie przegrać meczu, tylko, tak jak powiedziałem, przeciwstawić się zespołowi, który w tej lidze gra już bardzo długo, jest bardzo doświadczony i nam tego doświadczenia trochę dzisiaj było widać brakło, bo tych zawodników grających na poziomie ekstraklasy wcześniej no było tylu, jest tylu, ilu jest, ale liczę na to, że do tego serca, do tego zaangażowania, do tej determinacji dołożymy to zdobywane doświadczenie i będzie się to przekładać na zdobycze punktowe. Krzysiek? Krzysztof Sędzicki, Wirtualna Polska. Panie trenerze, chciałem pana postawić przed takim trochę stereotypem, z którym chyba dziś trochę się zmierzyliście i pokazaliście się z innej strony, bo mówili, że wejdzie Puszcza, będzie psuć tę piłkę, będzie w ogóle wykopywać, a tej piłki w piłce było dzisiaj całkiem dużo i to jest chyba wasza odpowiedź. Tak staramy się funkcjonować. Ja wiem, że jest duża grupa ekspertów, która ocenia z góry pewne działania, no ale my mamy określony styl, mamy określony model gry dobrany do piłkarzy, których posiadamy i my z pewnego sposobu nie możemy zrezygnować, bo grając w inny sposób, no wskazywalibyśmy się na trudniejsze jeszcze zadania do wykonania. Ja myślę, że bardzo nas zaszufladkowano. Dzisiaj Państwo widzieliście, że to nie jest tylko tak, że stały fragment, że kopnięcie, no z tego są jakieś inne pomysły wynikające. Ja myślę, że i tak dzisiaj nie sięgnęliśmy po wszystko, co potrafią, co mogą i nad czym pracujemy, jeżeli chodzi o zespół zawodnicy. Dlatego z nadzieją patrzę na przyszłość i liczę, że jeszcze strzelimy w tej lidze bramki takie jak tą pierwszą, a będziemy też trudni dla kolejnych rywali. Nestor. Bogusław Kukuć. No ja się dołączę do tych gratulacji, ale po prostu dlatego, że cholernie rzadko zdarza się, żeby zespół przegrał mecz, strzelając pierwszą i ostatnią bramkę na wyjeździe. To wie pan, tak może pan pokrzepić piłkarzy swoich tą wiadomością. A jeszcze jest jeszcze coś takiego. Chodzi mi o wiosnę, bo jesienią wiadomo, że będziecie grali na Krakowi jako gospodarze. A czy wiosną to się zmieni, czy nie? Bo ja już myślę w kontekście rewanżu Widzewa. Czy jest coś takiego, szanse są na to, że to boisko będzie uzyska licencję wasze? Z tego co wiem i orientuję się, władze miasta i klubu robią wszystko, żeby na wiosnę grać u siebie i stworzyć warunki przede wszystkim dla Live Parku, do tego, żeby można pokazywać transmisję. Do momentu, w którym to się nie wydarzy, będziemy grać na Krakowi. Dla Beniaminka granie na własnym boisku jest naprawdę dużym handicapem i taką pomocną stroną. Wiemy, że to nam trochę utrudnia zadanie, ale nie możemy na to spatrzeć w ten sposób, że się będziemy po prostu tym jakoś kłopotać, dlatego że nie ma innego wyjścia. Będziemy robić wszystko, żeby na Krakowi też grać w taki sposób, jakbyśmy grali u siebie. Nie będzie to swoje boisko, ale będzie to miejsce, w którym będziemy chcieli zdobywać punkty. Maciek?
Dzień dobry, Maciej Mieczewski, Radio Widzew. Panie trenerze, ostatnio, gdy rozmawialiśmy też w tym samym miejscu po meczu jeszcze w pierwszej lidze, nie zgadzaliśmy się co do oceny zachowań Kobylaka, natomiast w tym meczu ja uważam, że to było dobre spotkanie Puszczy i były momenty, gdzie to wy potrafiliście nas zepchnąć do głębokiej defensywy, szczególnie po tej pierwszej bramce, ale również w drugiej połowie były takie 15-20 minut gdzieś do 70-75. Natomiast ja bym chciał zapytać o pana ocenę tego, jak Widzew się zmienił przez ten rok, półtora od czasu, gdy ostatnio się mierzyliśmy. Panowie, to jest zupełnie inna drużyna, prawda? Grająca na poziomie ekstraklasy, mająca za sobą doświadczenie świetnej jesieni i trochę trudnej wiosny. I widać, że determinacja w pewnych działaniach, a przede wszystkim jakość piłkarska niektórych zawodników, to jest duża różnica z tym, co było w pierwszej lidze. I dzisiaj oni też zadecydowali o wyniku, bo strzelec pierwszej bramki, czy sama akcja, czy wykorzystanie tego błędu przy trzeciej, to pokazuje, że Widzew jest, rozwinął się jako zespół, rozwinął się jako drużyna i dzisiaj też nie byliśmy tutaj faworytem, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie nas czekać tutaj bardzo trudne zadanie. Widzew, patrząc na to, jakie wsparcie ma od kibiców, jaka jest atmosfera, jaka jakość zawodników grających i wchodzących, myślę, że będzie trudnym rywalem dla wszystkich zespołów, dlatego przyjmujemy ten dzisiejszy wynik, ale z pełną wiarą i nadzieją w to, że będziemy zdobywać po prostu punkty na innych rywalach, a na Widzew czekamy w rewanżu u siebie na K2. Panie trenerze, przede wszystkim gratuluję awansu do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Moje pytanie, jak pan ocenia ogólnie postawę swoich zawodników, no bo to chyba był wasz pierwszy mecz przed tak dużą publicznością i trzeba powiedzieć, że nogi nie zostały spętane. To był nasz pierwszy mecz, jeżeli chodzi o występy w Ekstraklasie, w historii klubu i w historii gry zawodników, ale też trzeba powiedzieć, że trener pierwszy raz w swojej przygodzie trenerskiej prowadził zespół w Ekstraklasie i myślę, że nie wyglądaliśmy na przestraszonych czy takich nowicjuszy, którzy nie wiedzą, jak się zachować, czy nie wiedzą, jak funkcjonować. Dla nas ogromne święto, takie, które kibice stworzyli dzisiaj. Mecz Beniaminka, pierwszy w lidze, w historii, przy takiej publiczności, przy takiej atmosferze, myślę, że wielu zawodników zapamięta ten mecz i także wielu kibiców, którzy dzisiaj przyjechali z Niepołomic. I w tym miejscu chciałem im bardzo podziękować za doping. Nie mieli dzisiaj szans, mierząc się na głosy z publicznością, ale też było ich słychać, szczególnie na początku meczu, więc z tego miejsca im bardzo dziękuję, a my po prostu mamy inaugurację za sobą, niestety z niekorzystnym wynikiem, ale z gorącym sercem i umysłem, który chce dalej się bić i dalej postawić się w tej lidze. Dziękuję. Ostatnie pytanie, proszę. Kacper Kociszewski, Kierunek Sport. Ja chciałem zapytać o występ Jordana Majszaka, który rozegrał pierwsze spotkanie w Ekstraklasie. Zrealizował zadanie, które powierzył mu pan przed meczem? Mam ogromną przyjemność prowadzenia młodych zawodników do drużyny Puszczy Niepołomice. Robimy to od 8 lat. Myślę, że bardzo skutecznie. Jordan ma ogromny potencjał. Szkoda, że dzisiaj trochę mu brakło, żeby strzelić bramkę na 2-2, ale bardzo dobrze się zachował. Bardzo na niego liczę i liczę na resztę tych młodych moich piłkarzy jak Klisiewicz, Stec, Kramarz, bo za chwilę dostaną szansę i na tych liczę, że tą szansę będą wykorzystywać. A wracając do pytania, Jordan jest ogromnym talentem, z ogromnym potencjałem. To był też dla niego debiut w seniorskiej piłce na poziomie ekstraklasy. Myślę, że każdy kolejny trening, każdy kolejny mecz będzie pokazywał, że to jest nie tylko potencjał na reprezentację U19, ale może na czołową postać ekstraklasy, a potem, co za tym idzie, reprezentacji dorosłej.